W Bieszczadach już niedługo powstanie nowy szlak turystyczny śladami historycznej trasy kurierów z okresu II wojny światowej. W miniony weekend tę nieuczęszczaną od lat leśną ścieżkę pokonała młodzież rzeszowskiej jednostki Strzelca. Dzieje tego karpackiego szlaku są niezwykle ciekawe. Jego historia związana jest z pochodzącym z Podkarpacia bohaterem II wojny światowej, pułkownikiem Kazimierzem Irankiem Osmeckim. Zimą 1940 roku jako tajny emisariusz na rozkaz Władysława Sikorskiego przedzierał się z Wielkiej Brytanii do Polski. Niósł wtedy ze sobą niezwykle ważną informację. Najważniejszą przesyłką, którą z Londynu przenosił ze sobą pułkownik Iranek Osmecki, był szyfr. Nazywany szyfrem H, był on tak skomplikowany, że pułkownik musiał uczyć się go na pamięć kilka miesięcy. Tajna informacja musiała koniecznie dotrzeć do komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej, generała Stefana Grota Roweckiego. Przez Bieszczady pułkownik Iranek Osmecki przedzierał się do Polski jedynym wtedy bezpiecznym szlakiem kurierskim. Przez Bieszczady przebiegała najtrudniejsza część trasy. Jest to bardzo trudny szlak, ale mam nadzieję, że damy sobie radę. Trasa marszu będzie przebiegać od Roztok Górnych na granicy ze Słowacją przez Pilnik, Chyrlatą, Żubracze i Chryszczatą do Baligrodu. Pułkownik przebywał tą trasę w zimie przy temperaturze sięgającej prawie minus 30 stopni, a my mamy jednak warunki atmosferyczne łagodniejsze. Przejście tej trudnej, w przeważającej części zarośniętej 40-kilometrowej trasy zaplanowano na 2 dni. Zadaniem strzelców było nie tylko zapoznanie się z tym historycznym szlakiem, ale również przygotowanie go dla ruchu turystycznego. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by te szlaki były dostępne dla wszystkich, by można było poznawać historię tych miejsc. By z każdym rokiem był coraz bardziej ulepszany, było więcej miejsc właśnie do odpoczynku na szlaku, więcej tablic informacyjnych, które by pokazywały, co tutaj się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu. Taka nietypowa lekcja historii naszego regionu została przygotowana przez dowódców rzeszowskiego Strzelca, nauczycieli gimnazjum w Cisnej i Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Dzisiaj toczy się chyba walka o dziedzictwo kulturowe, walka o dominację gospodarczą i tego chyba od nas patriotyzm wymaga, aby jak najgorliwiej pracować na rzecz drugiego człowieka, jak najgorliwiej pracować na rzecz naszego regionu, jak najgorliwiej pracować na rzecz naszej ojczyzny.